czasu. Ale od czego tu zacząć? Przecież o kociach można by mówić i mówić. Tyle o nim wiesz. Znalazł sobie czas, miejsce na żarty. Ale wracając do Korczaka, to temat oczywiście jest rozległy. I dlatego musimy wybrać to, co w jego biografii było najistotniejsze. Najistotniejsze jest chyba nie tyle, że urodził się Szymizman. Nie bądź taki dowcipny, bo to poważna sprawa. A tak w ogóle, to jestem ciekawa, czy przynajmniej wiesz, kiedy się urodził. Akurat wiem. Tak, źródła podają dwie daty. 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. A jeżeli chodzi o śmierć, to wiadomo, że 5 sierpnia 1942 roku razem z dziećmi w stołu sierot został wywieziony do obozu w Treblince i tam razem z nimi zamordowany w Pomorze Gazowej. Całe swoje życie poświęcił pracy z sierotami, a poza tym pisał sztuki teatralne, nowele, powieści. Wystarczy, wystarczy. Nie musisz się popisywać swoimi wiadomościami. Wykorzystamy je w swoim czasie. Skończy już w końcu tę dyskusję, bo w ten sposób nigdy nie ruszymy z miejsca. Przecież już ruszyliśmy. Wiemy, kiedy się urodził i zmarł. Tyle to każdy może sobie sam przeczytać w encyklopedii. Moim zdaniem trzeba wybrać najciekawsze epizody z jego życia. Przecież Korczak sporo pisał. Można by więc zaprezentować fragment którego z jego utworów. Według mnie najpierw trzeba podać kilka faktów z jego życiorysu. Proponuję zacząć od nazwiska. Przecież Korczak to był tylko jego pseudonim literacki. Naprawdę nazywał się Henryk Goldschmidt i był synem adwokata. No dobrze, i co dalej? O, mam tu chyba coś odpowiedniego. Ukończył państwowe gimnazjum w Warszawie, a potem studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Medyczne? Przecież jego ojciec był adwokatem. Tak, ale jego dziadek był lekarzem, a on sam bardzo chciał pomagać ludziom. I ten sposób wydawał mu się dobry. Poza tym chciał pomagać ludziom, biednym, sierotom i myślał, że jako lekarz zrobi to najlepiej. A wiecie dlaczego właśnie tacy ludzie go interesowali? Bo sam będąc dzieckiem zaznał biedy. Kiedy zmarł jego ojciec, musiał pomóc matce w utrzymaniu domu. Potem, w życiu dorosłym, pomagał innym, a przede wszystkim dzieciom. Pracował nie tylko jako lekarz dziecięcy, ale również jako wychowawca na koloniach letnich. Tak, a później już na stałe pracował jako kierownik w domu sierot w Warszawie i opiekował się dziećmi, które miały z tego domu. Czytałam o tym i powiem wam, że Korczak wiele serca włożył w tę pracę. Uczył dzieci samodzielności, sumienności, różnych umiejętności praktycznych, współżycia w grupie. A skąd ty to wiesz? Spójrz, tu jest napisane czarno na biało. Wprowadzony u wychowanków system codziennych dyżurów. Służył szybszemu uspołecznieniu dzieci i uświadamiał, że każda praca jest ważna. Kochał swoich podopiecznych i nie opuścił nawet wtedy, gdy podczas wojny zostali skazani na śmierć w Komorze Gazowej. Towarzyszył ich w tej ostatniej drodze z uśmiechem na twarzy. Tak jakby to była zwykła wycieczka. To był prawdziwy czyn bohatera. To prawda. Tutaj też kończy się jego życiorys. Więc co? Na tym skończymy? Proponuję jeszcze przyjrzeć się bliżej jego działalności związanej z życiem literackim. Masz rację. Nie możemy przecież zapomnieć, że Korczak był też pisarzem. Już jako dziecko lubił pisać wiersze. Potem pisał sztuki, opowiadania, felietony do gazet, a na końcu powieści, w których często głównymi bohaterami były dzieci. Możesz podać przykład? A ty nie wiesz? Proszę bardzo. Józki, Jaski i Franki. Książka właśnie o dzieciach, którą napisał na podstawie obserwacji poczynionych na koloniach letnich. Albo Bankructwo małego Jacka. Opowieść o perypetiach amerykańskiego chłopca, który postanowił założyć w szkole spółdzielnię uczniowską. Jeszcze Sława o marzeniach dziecięcy napisał tam. Dzieci dumne, miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze wyniknie. Piękny cytat. Te słowa nawet dzisiaj są aktualne. Każdy ma marzenia, które mogło się spełnić. Zdaje się, że napisał jeszcze powieść Król Maciuś I. Nie zdaje się, ale na pewno. To bardzo ważne dzieło, które wydał w 1923 roku. Tytułowy bohater usiłuje wprowadzić w państwie pewien model demokracji. Czytając utwór, można go interpretować na wiele sposobów, w zależności od poziomu czytelnika. Problemy tam opisane sprawiały, że po książkę sięgają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Świetnie.
Bardzo mi się to wszystko podoba. A wy co o tym sądzicie? Super! Może podsumujemy. Mamy Józki, Jaśki i Franki z 1912 roku, Sława z 1913 roku, Król Maciuś I z 1923 roku i Bankructwo Małego Jacka z 1924 roku. To nawet sporo. A ja mam jeszcze jeden tytuł. Kajtusz Czarodziej z 1935 roku. Na razie wystarczy. Do tej pory wiemy gdzie i kiedy urodził się i numer oraz kim był. O jego pracy w poświęceniu też już sporo powiedzieliśmy. Dlatego utwory niemało. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może tyle zdziałać w swoim życiu? Pisarz, lekarz, a przede wszystkim wychowawca i opiekun sierot. Ile trzeba było mieć zapału, gorliwości, uporu i samozaparcia, aby podołać tej pracy w tak trudnych dla niego czasach. Ależ on był wielkim człowiekiem. Postanowił nieść pomoc potrzebującym za wszelką cenę. I tak postępował. Przez całe swoje życie do końca. Trudno wam nie wierzyć. Chyba macie rację. Właściwie to można by po tym skończyć. Chyba, że przypomnimy jeszcze, że zmarł 5 sierpnia 1942 roku. Zmarł 5 sierpnia 1942 roku. I co? Koniec? Przecież to był wspaniały człowiek. I trzeba o tym powiedzieć. Wspaniały człowiek, wspaniały człowiek. O wielu można by tak powiedzieć. A Korczak był wyjątkowy. O co wy się kłócicie? Wspaniały czy niewspaniały? Wyjątkowy czy nie? Wszyscy dobrze już wiemy, jakim był człowiekiem. Wiedziano o tym, kiedy żył i po śmierci doceniano i docenia się do dziś jego zasługi. Tu już naprawdę nic nie trzeba dodawać. Na tym dzisiaj skończymy. Chyba udało nam się poznać bliżej pana Korczaka. Nam tak, ale zapominajmy, że musimy zapłacić z nim wszystkich uczniów naszej szkoły, a to nie takie łatwe. To może spotkamy się jutro i zastanowimy się, w jaki sposób powiedzieć innym o naszym patronie. Najlepiej będzie, każdy zastanowi się w domu, a jutro bierzemy najciekawszy pomysł. Cześć dziewczyny. Piszę artykuł do gazetki szkolnej. O odpowiedź mi na kilka pytań dotyczących Króla Maciusia I? Chodzi ci o książkę czy o postać króla? Bo jeśli chodzi o książkę, to jestem na bieżąco, gdyż wczoraj właśnie skończyłam ją czytać. Chciałabym, żebyście powiedziały mi kilka słów o postaci Króla Maciusia I. Okej, pytaj więc, co chcesz wiedzieć? Kiedy Maciuś został królem? Tron obejmuje w wieku 10 lat. Po śmierci swojego ojca, króla Stefana Rozumnego. Mimo, że jest jeszcze małym dzieckiem, chce być dobrym królem. Na początku swoich rządów nawet jeszcze nie umiał pisać, ale dzięki wytrwałości i silnej woli szybko się nauczył. Jest mądry. Wie, że sam nie potrafiłby rządzić państwem, więc często pyta o radę ministrów. To oni o jego sprawach decydują. Dlaczego król Maciuś chciał zreformować kraj? Król Maciuś pragnął zreformować kraj, by dzieciom żyło się w nim przyjemnie i wygodnie. Miał bardzo dobre serce i chciał, żeby wszyscy w jego państwie byli szczęśliwi. Przejmował się zwłaszcza losem dzieci. Chciał spełnić ich każde życzenie. Jednak jego reformy się nie powiodły. Nie powiodły się, gdyż Maciuś nie liczył się dodatkami. Większość jego reform dyktowana dobrym sercem nie miała sensu. A poza tym Maciuś oddał władzę parlamentowi dziecięcemu, co okazało się katastrofą i doprowadziło do ruiny kraju. Bo dzieci, nie umiejąc się obchodzić z wieloma urządzeniami, po prostu je zepsuły. Nie przyszły do pracy, bo poszły na wagary. Nie potrafiły utrzymać porządku w państwie, więc mnożyły się kradzieże i przestępstwa. Czy Maciuś miał przyjaciół? Ogólnie to Maciuś był bardzo samotny. Zdołał się jednak zaprzyjaźnić z Felkiem, chociaż widywał go rzadko. A ze Stasiem i Helenką mógł się bawić tylko od czasu do czasu. Ale przecież największą przyjaciółką króla Maciusia była królewna Klu-Klu, córka króla Buntruma. No tak, jak mogą o tym zapomnieć? Przecież to niezwykła dziewczyna. Dla Maciusia przepłynęła morze w klatce z małpami. Towarzyszyła mu we wszystkich trudnych chwilach. Czy postać Maciusia zasługuje na podziw?
Jak najbardziej zasługuje na podziw. Maciuś był mądry, zdolny, miał dobre serce, silną wolę, bronił ojczyzny i honoru. Ale jest to postać, która zasługuje też na współczucie. Z trudnych obowiązków króla chciał się wywiązać jak najlepiej, ale wszystkie jego pomysły obróciły się przeciwko niemu. To przede wszystkim nieszczęśliwe, zmęczone dziecko, a dopiero potem nieudany król. Dziękuję wam, dziewczyny, za wywiad i za przybliżenie naszym czytelnikom w postaci króla Maciusia I. Muszę przyznać, że chciałabym przenieść się do czasów, kiedy panował taki niezwykły król. Ależ będziesz miała okazję na małą podróż w czasie, gdyż właśnie przygotowujemy przedstawienie na podstawie książki Janusza Korczaka Król Maciuś I. Zapraszamy ciebie oraz was wszystkich do obejrzenia scenek o królu Maciusiu. Wasza królewska mość, przybyli panowie ministrowie, prezes ministrów, minister sprawiedliwości. Witaj, królu Maciusiu. Witam was, moi ministrowie. Chciałem omówić z wami kilka ważnych spraw. Wy będziecie zajmowali się dorosłymi, a ja będę królem dzieci. Jak będę miał 12 lat, będę rodzić dzieci do lat 12. Jak będę miał 15 lat, to do 15. A sam jak król mogę robić co chcę, a reszta niech będzie po staremu. Ja jestem sam mały i wiem, co jest potrzebne dla malców. I my byliśmy mali kiedyś. No dobrze, a ile pan ma lat? 43. A dlaczego pan rządzi tymi, co są starsi od pana? A minister kolei jest młody, a kolejami jeżdżą i staruszkowie. No to naprawdę. Więc cóż pan na to, panie ministrze sprawiedliwości? Czy można tak robić? W żaden sposób. Według prawa dzieci są własnością rodziców. Jest jedna tylko możliwość. Jaka? Król Maciuś musi się nazywać Król Maciuś I Reformator. Co to znaczy? To znaczy, że jest królem, który zmienia prawa. Jeśli król powie, chce wprowadzić prawo takie i takie, powiem nie wolno, bo już jest takie prawo. A jeśli król powie, chce wprowadzić taką i taką reformę, powiem dobrze. Ale Felek nie może być faworytem. Dlaczego? Bo na to nie pozwala etykieta. Felek może przychodzić do króla, może być jego serdecznym przyjacielem. Tak, ale nie może być to zapisane. I w dodatku z pieczęcią. Nie jest to prawny papier i trzeba go Felkowi odebrać. No dobrze, a jeżeli nie ustąpi, zostawię go dalej w więzieniu? To zupełnie rzecz inna. Król wszystko może. Mości królu, niech się król nie obrazi. Ale prawo i to przewiduje. Jest o tym zmianka w tomie 235. Król i za życia może mianować faworytów, ale musi się nazywać nie reformatorem. A jak? Musi być królem tyranem. Od dziś nazywam się Król Maciuś I Reformator. Jesteście panowie wolni. Zaraz, panowie! Muszę wydać jakąś reformę. Niech jutro każdy uczeń w szkole dostanie funt czekolady. Za dużo, najpierw jest ćwierć funta. To niech będzie ćwierć funta. W państwie samym mamy 5 milionów uczniów. Jeśli czekoladę mają dostać leniuchy i łobuzy. Wszyscy, bez wyjątku. Taką ilość czekolady mogą wyprodukować nasze fabryki dopiero w 9 dni. A koleje rozwój po całym państwie w tydzień. Jak widzi wasza królewska mość, rozkaz może być spełniony dopiero za 3 tygodnie. Więc proszę, żeby jutro ogłoszono to w gazetach. Posiedzenie zamknięte. Żegnam panów. Fele. Widzisz, Fele, jestem już prawdziwym królem. Już wszystko dobrze. Waszej królewskiej mości. Ale mnie nie bardzo. Dlaczego? Bo mnie ojciec tak sprawdza ten papier, że mi gwiazdy przed oczami latają. Sprawdźcie, powiadasz? A tak, prawo królewskie powiada. Daj ci fawory, a moje ojcowskie prawo kundu jeden kości ci porachować. W pałacu ty królewski, a w domu plutonowski. A ojcowska ręka pewniejsza od królewskiej łaski. Widzisz, Fele, troszkę pośpieszyliśmy się. Pamiętasz? Ja nawet chciałam trochę zaczekać. Ja ci muszę jedną rzecz wytłumaczyć. Królowie nie mogą robić tego, co chcą. No tak, wasza królewska mość. Słuchaj, Felek, mów mi dalej po imieniu.
Magnes. A stary znów mnie zabije. Prawda, mój Berku. Bądź cierpliwy. Sam widzisz, że królowie nie mogą robić tego, co chcą. Królowie muszą słuchać prawa. A co to jest? Sam jeszcze nie wiem dobrze. Z którejś książki czy coś. No tak. Ty po trochu chodzisz na te posiedzenia, bo się tego wszystkiego uczysz. A ja co? Nie martw się, nie bądź Berku. Zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli mogę rozdać 5 milionów dzieci czekoladę, to i dla ciebie mogę dużo dobrego zrobić. To musi być prawnie zrobione. Ja bym sobie kazał wybudować park, stawkę, karuzelę z muzyką. Widzisz, Bele? Ty nie jesteś królem, więc tego nie rozumiesz. Dobrze, niech będzie. Zaraz na przyszłym posiedzeniu powiem, aby we wszystkich parkach i szkołach ustawić ustawki i karuzele z muzyką. I kręgiernie, i strzepnice. Ach, widzisz, Bele? Trzymaj się. Muszę już iść. Obowiązki wyzywają. Wiesz co, Stasiu? Muszę przyznać, że bardzo polubiłam Kluklu. Jest taka odważna i sprytna. I chętnie się z nami bawi. Może jest przecież córką królewską. A jak szybko uczy się naszego języka? Jak zostanie królową, to będzie taką reformatorką wśród czarnych, jak macie się z królem reformatorem wśród białych. A jak ona wczoraj skakała po drzewach, żeby schwytać wiewiórka. To było super. Wiewiórka skakała z gałęzi na gałąź, a Kluklu za nią. Z 5 minut trwała gonitwa, a zwróczona wiewiórka skoczyła na ziemię, a Kluklu za nią. Mówię ci, Heciu, nie znam sprytniejszej dziewczyny. Aż zazdroszczę takiej zwinności. Szkoda, że ja tak nie potrafię. Nie narzekaj, przecież świetnie chodzisz po drzewach. O, zbliża się Kluklu, ale zobacz, jak ona dziwnie się porusza. Może zraniła sobie nogę. Co to za dziki zwyczaj, żeby na nogach nosić ubranie? Dlaczego u was chłopcy inaczej się ubierają niż dziewczęta? To jest zupełnie dziki zwyczaj. Ani na drzewo nie można się wdrapać, ani przez płot przeskoczyć. Ciągle nieszczęsna sukienka plącze się i plącze. Ależ Kluklu, ty lepiej chodzisz po drzewach niż na wiejscy chłopcy. Nie mówię już o Maciusiu i Stasiu. Alboż to drzewa. To są patyki. Dobre dla dwuletnich dzieci, a nie takie jak ja, dorosłe dziewczyny. Chociaż dziewucha, a najpierwsza między chłopakami. Mój Boże, jacy to muszą być u nich chłopcy? Akurat tacy sami, wcale nie lepsi. Tylko u białych dziewczyny noszą długie włosy i suknie i przez to nic nie mogą zrobić. Idę teraz do Maciusia, pomóc mu w rozwiązywaniu problemów. Może uda mi się panu mieć na wspólną zabawę. Przecież musi kiedyś opłacać. No właśnie, ostatnio rzadko się z nami bawię. Zobaczymy, co da się zrobić. Do zobaczenia. Później do was dołączę. Tu są listy nieważne dla królewskiej mości. Najwięcej piszą dzieciaki. To, co im przyjdzie do głowy, siadają i piszą, a niektóre tak gryzmolą, że ciężko czytać. Maciuś musi być chory. Dawno się można było tego spodziewać. Żaden z dorosłych królów nie pracuje tyle, co on. Mizerny jest ostatnio. Nie zjadł prawie nic na obiad. A żadnej uwagi nie można było zrobić. Pozłościł się zaraz. Tak, bardzo jest nerwowy w ostatnich czasach. I jeszcze te listy dzieci. Ciągle go zadręczają swoimi prośbami. Biedny król Maciuś. To musi być ponad jego siły. Wasza królewska mość, księżniczka Kluklu, córka króla Bundruma, prosi o rozmowę.
biały król ukrywa przed Kluklu swe troski. Biały król nie chce czarnej dźwięki wypowiedzieć swych tajemnic. Ale Kluklu wie i Kluklu nie opuści białego króla w potrzebie. I cóż ty wiesz, Kluklu? Biali królowie pozazdrościli Maciusiowi złota. Chcą go zwyciężyć, a potem zabić. Smutny król żałuje Maciusia, ale jest zesłany, więc się boi silnie białego króla. Milcz, Kluklu! Kluklu, milczek będzie jak ról, ale Kluklu poznała smutnego króla. Zdradzić może Maciusia ten spalony list, ale nie Kluklu. Milcz, Kluklu! Ani słowa więcej! Kluklu przysięga, że nic więcej nie powie. Kluklu zatańczy raz na Maciusia. Thank you.